Siemanko, ja jestem Sedok i witam was dzisiaj w odcinku jak zrobić baner w darmowym programie, czyli Photopea. Jeszcze będzie odcinek z overlaya, ale to na wszystko na spokojnie. Możecie zostawić łapeczkę w górę pod odcinkiem, jeśli wam się spodoba, oraz subskrypcję taką jak widzicie na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić taki ładny i prosty też baner, który da się zrobić w Photoshopie, a wam pokażę jak go zrobić w darmowym programie, jeśli nie posiadacie Photoshopa lub nie potraficie robić grafik w Gimpie. To wszystko i widzimy się już w odcinku. Znajdując się już na pulpicie, jak zwykle wchodzimy na stronkę Photopea, gdy nas przeniesie. Ustawcie sobie język na polski, jeśli macie angielski. Tworzymy nowy plik, klikając plik nowy. Robimy baner, czyli 2560 na 423. Zawsze zapominam te wymiary. Więc klikamy utwórz. Za pomocą alta i scrolla przybliżamy. Mamy tu nasz background, możemy kliknąć odznaczyć. Potrzebne będzie nam w tym przypadku moje zdjęcie i jakieś tło. I wrzucimy sobie paczkę GFX. Ja wam polecam paczkę, wchodzicie na YouTube'a, piszecie Sampak 2 i macie tutaj do pobrania taką paczkę. Pobieracie PSD file i gdy wam się to pobierze, możecie to wrzucić na pulpit i gdy to macie, tak jak ja w tym przypadku, przeciągacie tutaj i ładuje nam się ta cała paczka. Dobra, zaznaczamy to i to i mamy paczkę i mamy nowy projekt. Aby dać jakieś tło, no to najprościej w świecie będzie skopiować tło z YouTube'a. Klikamy Windows, Shift i S. Mamy taki wtedy ekran. Zaznaczamy, nie wiem czy to widać. Klejamy to tutaj, Ctrl V. Przybliżamy lekko. I ogólnie pewna osoba powiedziała mi, że da się zrobić w tym programie filtr Camera Raw, więc to będzie przydatne. No i coś takiego możemy dać, obrócić lekko i klikamy tutaj. Ok, gdy mamy to zrobione, możemy sobie nazwać warstwę jako tło, klikając dwukrotnie. Ok, gdy to zrobimy, możemy wejść w filtr, przekształć i możemy dać na przykład falowanie. To nam tak zafaluje lekko ekran, jak widzicie. Mamy taki postrzępiony, możemy dać ok i możemy również zmniejszyć sobie jakby tą jasność tego naszego pliku. Ok, po tym gdy zrobiliśmy falowanie, zmniejszymy sobie jasność, wchodzimy tutaj, jasność i kontrast, jasność zmniejszamy, tak coś takiego, niech będzie. Następnie możemy jeszcze zrobić barwę i nasycenie, jasność jeszcze tutaj trochę zmniejszyć i nasycenie również na coś takiego. Barwa, niech będzie bez zmian, czyli na 0, klikamy Enter, zamykamy to. I na razie nasz baner prezentuje się tak. Z shiftem trzymając scalamy te warstwy. I teraz scal warstwy. Ok, i tutaj niech będzie to tło. Damy jeszcze lekkie rozmycie na to tło. Wchodzimy w filtr. Rozmycie. Dajmy sobie rozmycie gaussowskie. Na coś takiego 1,1. No i ok. Tak to na razie wygląda. Teraz możemy umieścić wasze zdjęcie lub wasz napis. Ja pokażę baner ze zdjęciem. Ok, ja już mam swoje zdjęcie. Wchodzimy na remove BG i usuwamy tło z naszego zdjęcia, jeśli nie chcemy jej mieć w tle, jak w moim przypadku pokoju. Przeciągamy zdjęcie i nam się automatycznie wycina, ale no traci jakby jakość, ale nie przejmujemy się tym, to jest baner, więc tutaj jakość nie musi być jakaś mega. Lepiej jakość zachować na miniaturę. Klikamy download, zapisujemy, mamy wycięte tło. Teraz to zdjęcie przenosimy do naszej Photopea, trzymając Ctrl T i Alt z Shiftem, zwiększamy trochę, przybliżamy, żeby to wyszło mniej więcej równo, klikamy Enter. Gdy to zrobimy, gdy to mamy zrobione, zmienimy nazwę na zdjęcie, wchodzimy dwukrotnie, no i nakładamy na to cień zewnętrzny, odległość zmniejszamy i taki cień możemy dać i na zwykły, szumu nie dajemy, możemy też się pobawić kolorkami, dać jakiś biały kolor, ale ja wolę czarny, więc czarny wybieram i klikamy OK. Teraz sprawdzę jak to działa. Ok, Ctrl U to jest jakby barwa i nasycenie, więc tutaj możemy się tym pobawić trochę, nasycenie zwiększyć. Dobra, i tak wygląda nasze zdjęcie. Teraz musimy napisać nasz nick, czyli w moim przypadku będzie to Sedok. No i piszemy nasz nick. Ja napiszę najpierw se, bo te nazwy jakby tak połączę. Wybieramy czcionkę, tylko nie wiem czy ona tutaj jest, chyba jej nie ma. To musimy pobrać czcionkę, bo ja miałem format komputera, więc pobieramy czcionkę, klikamy download. Gdy nam się pobierze ta czcionka, to instalujemy. Jeśli nie macie jakiejś czcionki i pobraliście,
wchodzimy tutaj, klikamy tu i załaduj czcionkę. Z naszego pulpitu wybieramy czcionkę, czyli jest to ta czcionka i klikamy OK. I została ta czcionka załadowana. Teraz, gdy wpiszemy, to mamy tą czcionkę. Zwiększymy sobie rozmiar, klikamy tutaj, następnie literka V i przeciągamy to tutaj i trzymając Alt, kopiujemy te napisy, te na klawiaturze, no i piszemy DOC. Również ta strzałka. Gdy to zrobimy, to to przesuwamy gdzieś tutaj, ten napis se. Zmienimy oczywiście kolor tego napisu na jakiś, niech będzie czerwony. Klikamy OK. Tutaj również wybieramy kolor czerwony, OK. I na razie tak to wygląda. I te napisy dajemy pod nasze zdjęcie, czyli przeciągamy je jakby i dajemy je tutaj. Musimy teraz je dopasować, żeby wyglądały ładniej. OK, gdy te napisy dopasujemy, wchodzimy dwukrotnie klikając w nie i wybieramy jakieś tam efekty, jakie chcecie na nie nałożyć. Możemy poświatę również dać na kolor taki ciemniejszy, czerwony. Możemy zwiększyć trochę to. Możemy również dodać kolejny cień zewnętrzny. Tym razem zmniejszamy wszystko, odległość zwiększamy trochę i dajemy kolor na przykład, no to już od gustu, zależy jaki chcecie. Możemy dać zielony, tylko musimy to też dopasować, żeby ładnie to wyglądało. Możemy pobawić się tym kątem, w którą to stronę ma być. Ja zrobię coś takiego. Klikam OK. Klikam styl warstwy, kopiuj i tutaj styl warstwy wklej. I mamy taki napis. Możemy się pobawić również tymi gradientami, jeśli chcecie. Nakładka gradientu, zmniejszamy krycie i mamy taki ciemniejszy kolor. Możemy dać też cień wewnętrzny, kolor biały lub inny. Klikamy OK. No to już od waszego gustu, możecie sobie trochę się tym pobawić, dać na zwykły najlepiej lub na nakładkę, jeśli taka jest, tutaj jest nakładka, no i albo na przykład na kolor czarny, albo jakikolwiek inny, jakiś ciemny, czerwony lub coś takiego. Możemy również dać wewnętrzną poświatę, zmieniając kolor na taki mocny czerwony i na nakładkę, o ile się nie mylę, lub na kolor biały, klikając OK i macie wewnątrz taką białą poświatę. Możemy też dać zwykły, zmniejszyć krycie, to już zależy od tego, jak chcecie to zrobić. Ja zostawiam tak jak jest. OK, gdy to mamy zrobione, dodajemy efekty i social media. Tworzymy sobie prostokąt, tu mamy go zrobionego. Wybieramy narzędzie takie jak lasso wielokątne i od tego tutaj rogu do tego ucinamy to. I musimy kliknąć rasteryzuj i delete. I również tak samo tutaj ucinamy, no to trochę źle wyciąłem, ale dobra, mniejsza. Ucinamy tak i tak i tak, coś takiego, delete. No i mamy taki prostokąt. Gdy wam się coś źle kliknie, to Ctrl D zawsze i zaznaczenie wam się gubi. Klikamy Ctrl T, odbij w pionie i mamy tutaj ten prostokąt. Możemy na przykład tutaj zmienić jego kolor, klikając dwukrotnie, nałożenie koloru i dajmy sobie taki czarny. Możemy lekko krycie, a nie, krycie koloru nie, możemy lekko krycie zmniejszyć tego prostokąta na takie 70. Tło jeszcze bardziej przyciemnić, klikając Ctrl U, zmniejszamy jeszcze bardziej jasność albo na coś takiego, klikamy OK. I gdy chcemy mieć na przykład Facebooka, to klikamy FB ikon, to wyszukujemy FB ikon PNG. I gdy to znajdziemy, puśćmy to, klikamy kopiuj obraz, Ctrl V, przeciągamy Ctrl T, zmniejszamy z Shiftem i mamy ten kanał taki jakby zaznaczony, te piksele. I klikamy różdżkę, zaznaczamy różdżką i klikamy delete. Co prawda są to jakieś tam niedoskonałości, to klikamy jeszcze raz na tą warstwę, nałożenie koloru i na czarny i nie powinno być to widoczne, lub na kolor biały, a jeśli nadal mamy takie piksele, chociaż pewnie one nie będą tak widoczne, to już nic z tym nie robimy. Zmniejszamy to po prostu do takich wymiarów. Zatwierdzamy i dajemy to na samą górę. I ten kształt również na samą górę. No i mamy naszego Facebooka. Możemy kliknąć literkę T i napisać SEDOK. Kontrola zaznaczamy, kolor biały. I rozmiar zmniejszamy na coś takiego. No może czcionka ta nie pasuje akurat do tego typu baneru. No ale macie pokazane, jak mniej więcej to miałoby wyglądać. Gdy macie zrobionego Facebooka, zaznaczacie, zmieniacie sobie najpierw ustawienia. Najlepiej jest ustawić sobie nazwy
danej warstwy, żeby się później nie pogubić, bo ja na początku się nie gubiłem w tym. Dobra. I gdy mamy to zrobione, z shiftem trzymając, Ctrl G, mamy taki folder i dajmy sobie na przykład tutaj FB. Klikamy Ctrl J, powiliła nam się cała ta warstwa, dajemy ją poniżej. No i jest równo, z shiftem trzymając, gdzieś tak mniej więcej dajemy, żeby było równo. I dajemy na przykład tutaj IG. Wchodzimy, otwieramy, wyrzucamy tutaj Facebooka, wpisujemy Instagram, ikon PNG. Po wpisaniu szukamy jakiegoś tła. Przypuśćmy coś takiego, kopiujemy obraz, wklejamy go. On już jest akurat wycięty, z shiftem trzymając zmniejszamy. Zatwierdzamy i zmieniamy sobie na IG ikon nazwę. Dwukrotnie klikając, nałożenie koloru biały, Ctrl T. I dopasowujemy mniej więcej rozmiarem tak samo, żeby było. No może jeszcze troszeczkę zmniejszamy. I dajemy pod to Enter. I taki oto sposób mamy zrobione nasze social media. Co dalej? Teraz efekty by się przydały. Wchodzimy w naszą paczkę, otwieramy nasze partikle i szukamy jakiegoś zadowalającego nas efektu. Gdy znajdziemy efekt, który nam się podoba, trzymając, przeciągamy na nasz projekt, Ctrl T, zwiększamy i zatwierdzamy Enterem i mamy coś takiego, możemy wyczyć z naszej twarzy. Powiększamy tą gumkę, wycieramy, żeby to tak nie wyglądało zbyt brzydko. Następnie dalej szukamy efektów. Możemy użyć jakiegoś efektu smoke, czyli dymu. Ja użyję tego, znów przeciągamy na nasz projekt. Hop, Ctrl T, ubi w pionie. Obracamy lekko z tej strony. Dajemy tutaj Enter, gumka i wycieramy. Chociaż gdy macie, musicie zmienić sobie twardość. I wtedy macie takie płynne zakończenia. Możemy powielić warstwę, żeby ten dym się bardziej taki wydawał i jakby był bardziej wyrazisty. Ok, gdy to mamy zrobione, w sumie ten font tutaj nie pasuje, ten kolor napisu, ale to już trudno się mówi. Mogłem zrobić inaczej. Możemy również dodać jakieś kolejne efekty. Przypuśćmy sam bursta, to już zależy co kto lubi. Również klikamy i przeciągamy na nasz projekt. Dajemy sobie zwykły na nakładkę. I pamiętajcie o tym, żeby te warstwy, które są tutaj, wyciągnąć z tego folderu na samą górę, żebyście się po prostu nie pogubili przy pracy. Mamy na nakładkę, możemy lekko krycie zmniejszyć. No i wycieramy z... Ok, gdy mamy to zrobione, możemy lekko powiększyć, klikając Ctrl T, Alt Shift, zwiększamy, zatwierdzamy, gumka i wycieramy. Ok, możemy również dodać jeszcze jakieś efekty, ale to już zależy od was, czy chcecie. Ja na razie, no dobra, możemy dodać jeszcze teksturę, szukamy jakiejś ładnej teksturki pod spód, pod nasze tło. O, przypuśćmy, że to, Ctrl T, z Shiftem trzymając, powiększamy na całość. Hop, zatwierdzamy, robimy jaśniej lub ekran, w zależności co kto woli, lub nakładkę. Ja wybieram chyba ekran i ten efekt damy sobie pod nasze napisy, na sam spód i zmniejszamy jeszcze krycie na coś takiego. Możemy tu dodać napis social media, ale już tego nie będę robił. Te dwie ikonki powiększymy jeszcze na coś takiego. Pyk i damy bardziej w lewo. Ok, gdy mamy to zrobione, możemy jeszcze pobawić się światełkami. Tworzymy nową warstwę, dajemy ją na samą górę, wybieramy pędzel, zwiększamy pędzel i dajemy kolor, no niech będzie ten zielony taki. Klikamy OK i oczywiście twardość zmniejszamy, żeby to były takie światełka. Może ten zielony bardziej taki, o, coś takiego. Możemy dać tutaj, gdzieś tutaj. To musicie od własnego gustu, zależy jak to dacie. I dajecie na ekran. Możecie lekko krycie zmniejszyć. Tworzymy jeszcze jedną warstwę, wybieramy kolor biały. OK. I tutaj na przykład pod te ikonki dajemy coś takiego, ekran. Zmniejszamy na takie 23. I tą warstwę dajemy pod spód. Tak, totalnie pod spód.
gdzieś tak pod to nasze zdjęcie nawet. I jeszcze możemy trochę zmniejszyć. Albo na te efekty, o. No i dobra, i tak naprawdę to jest, tak się prezentuje baner skończony. Możemy teraz wszystkie warstwy ze sobą scalić. Musimy chwilę poczekać, zanim ten proces się zrobi, ok. I teraz wybieramy jeszcze raz pędzel. Możemy wybrać tym razem kolor czarny, zamienić stronami, zwiększyć lekko. I tutaj z brzegów sobie tak te brzegi powycierać na kolor czarny, żeby nadać temu taki jeszcze kolor. Coś kolor, żeby po prostu tak to wyglądało. A to już w zależności, czy chcemy. Możemy jeszcze kliknąć Ctrl U. Troszeczkę jasnością się pobawić i nasyceniem naszej grafiki i barwą, ja bym barwą się nie bawił, więc na zero. Możemy ją pokoloryzować jeszcze, ale tak lekko. Możemy się pobawić, klikamy OK. Plik zapisz jako PSD lub eksportuj jako, ja zrobię eksportuj jako PNG i klikamy zapisz, to jest waga naszego pliku. Klikamy zapisz i mamy tutaj nasz nowy projekt, bo nie nazwałem tego. Przeciągamy na pulpit i mamy nasz baner. Na górze jest takie coś, takie białe, ale tym się nie przejmujemy. Teraz, gdy to zrobiliśmy, tworzymy jeszcze jeden nowy plik. Dajemy wymiary 2560x1440. DPI może być takie. Projekt nazwijmy sobie baner YouTube. Klikamy utwórz i tutaj przeciągamy nasz projekt z banerem i dajemy go na środek. Enter, powielamy Ctrl J, Alt i Shift przytrzymujemy, Ctrl T, Alt i Shift, za te rogi i rozszerzamy tak coś takiego. Lekko obracamy, żeby było jako tło. Dajemy pod spód. Filtr, rozmycie gaussowskie i dajemy coś takiego, bo już mi komputer aż laguje przez to. Następnie wybieramy pędzel i kolorujemy to tło na kolor czarny, po to, żeby na YouTubie nie było takich białych, białego tego tutaj. Tylko u mnie to już jest w tym projekcie od razu, jak robiłem, ale YouTube nieraz daje taki biały pasek na górze, który zawsze mi przeszkadzał i od momentu, kiedy robię te cienie, już tego jakby nie ma. Dobra, to chyba wszystko w tym odcinku i widzimy się na zakończeniu. Po obejrzeniu odcinka myślę, że poradnik wam się przyda, ponieważ no, nie widziałem nigdzie takiego poradnika na YouTubie z fotopeji, w której ktoś robił baner, albo był, już nie pamiętam. Myślę, że podobało wam się, zostawcie łapeczkę w górę pod odcinkiem i subskrypcję na moim kanale. Cieszyłbym się ogromnie, jak zawsze. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i udanego Sylwestra. Trzymajcie się, cześć.